Cześć, dzisiaj pokażę wam jak zrobić prezent. Potrzebujecie do tego krosno, haczyk, 46 żółtowych gumek i 7 czerwonych. Zaczynamy. Dwie gumki za każdym razem. Po bokach idziemy na górę 4 razy. Po środku 5. Jak już te 4 skoczymy, to na skos. Po środku. Dalej dwie gumki. Wracamy krosno. Jedną gumką damy tutaj. Teraz robimy trójkąty. Zaczynając tych trzech i do góry. Dwie gumki na trójkąty. To jest ostatni trójkąt, jaki robimy. Potrzebujemy jeszcze 3 fioletowych gumek. Tak, 3. Idziemy pod tą ostatnią gumkę, którą zamiast 2 możemy nawet 4 razy, albo 3. 3, ja wolę. 3. Pod tą gumkę i bierzemy górne 2, co prowadzą nas tutaj. Teraz pod wszystko, żeby złapać dolne 2. Siodu. Dolne 2. I kontynuujemy. Wracamy. Znowu górne 2. Teraz dolne. Wracamy znowu górne i teraz znowu dolne. Jedną z tych 3 gumek wkładamy haczyk przez tutaj, przekładamy tą jedną gumkę i robimy dolną część nad górną, ciągniemy.
temu pośrodku. I po tej stronie. Teraz wciągamy to z krosna. Ściągnęłam. Teraz składamy to na pół. Haczyk przekładamy przez te gumki. Są nad tym. I przekładamy te gumki. To. Zostawiamy to tak. I robimy tak z resztą. Środkowym. Teraz. Ostatnim. Dobrze. Przyłożyliśmy wszystkie trzy. Teraz zostały tam, gdzie normalnie jest kokarda. Dobrze. Teraz bierzemy dwie czerwone gumki i tutaj kolejne dwie. Żeby zrobić kokardkę, dwie gumki na krośnie, pod nimi haczykiem, jedną czerwoną gumką, dolną część nad górną ciągniemy i to ściągamy, żeby zyskać kokardkę na nasz prezent. I nakładamy ją. Oto wasz prezent 3D. Papa, widzimy się następnym razem.